Siemaneczko, siemaneczko, witamy, wtorek. What date is this today? 24 maja, wtoreczek. My już jesteśmy na miejscu, już byliśmy w ogóle w barze, już zrobiłem jedno ciasto, żeby mieć na jutro. Ciasto chałwowe z mascarpone i z sezamkiem. Zobaczymy, co to będzie. Ostatnio jak robiłem, to mi się krem zważył, także wszystko było do wyrzucenia. Dzisiaj powtórka na szybko. My jesteśmy właśnie w momencie poszukiwania śniadania, więc postanowiłem szybko jakieś zrobić ujęcie, jak wygląda to osiedle. Tak to mniej więcej wygląda. Nic ciekawego. Jest ponad 30 stopni. Patelnia straszna, więc też nikogo nie ma. A jakby ktoś się zastanawiał, która jest godzina, to już jest po 12. Po 12, jak widzimy, jedna osoba gdzieś tam chodzi. Teraz ktoś wyszedł ze sklepu, jakiś motor. Jak widzimy, samo południe, wtorek, nie ma nikogo, jest tak gorąco. Aż się nie chce w ogóle, tak naprawdę, nic się nie chce. Także tyle, no dobra, ja idę na śniadankę. Potem wracałem do baru, jeszcze musiałem przygotować miejsce, żeby wstawić lodówkę. A potem jedziemy do Busan odebrać tą lodóweczkę. I taki mały wstępik i zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Takie małe jakieś ujęcie, żeby zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. No tutaj ktoś otworzył coś nowego, te kwiaty świadczą o tym, że jest nowo otwarte. My też takie właśnie dostaliśmy. Na nich jest napisane, kto ci wręczył je. Jaka persona. No takie to miejscówki. Taka to ulica. No, pozamykane, nic się takiego tu nie dzieje. O, gra do bicia, jakieś stanowisko, parasoleczka. Do relaksu. Żeby... O, mały. Taki pasaż, o, przy ulicy głównej mamy, zaraz się pokażę. No jakiś sklep z silnikami do klimatyzacji. A jak widać, używano klimatyzacji, mogę sobie kupić, ale nowej sobie nie mogę kupić w sklepie. Ciekawe. Dobra. Kurde, jest 24 maja, lato się zaczęło po 30 stopni, a dopiero będzie czerwiec, lipiec, to już w ogóle będzie masakra jakaś. Dobra, mamy jakieś miejsce, wchodzimy, trzeba coś zjeść. Kurde, śniadania są tak późno teraz, jak zawsze wstawałem sobie o 7-8, już jadłem śniadanko. Tak teraz życie się zmieniło, że śniadanie było 11-12. Masakra. Prowadzenie biznesu to masakra. Jesteśmy na śniadanku, właśnie coś zamówiliśmy. Pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Jeszcze wszystko nie wjechało na stół, ale tak. Tak wygląda stół, który nam zaserwowali. Jeszcze czekamy na główne jedzenie, które zamówiliśmy. I wjechało jedzonko. O, jeszcze elegancko paruje się, smaży. Jest cudnie. O, tak wygląda miejsce. Bardzo fajnie udekorowane. W stylu jakby hanok. Nawet kuchnia zrobiona wygląda bardzo staro. Super. Bardzo fajnie to zrobili w środku. Bardzo egzotycznie można się poczuć. A na zewnątrz wygląda to jak zwykły biurowiec tak naprawdę. Nic specjalnego. Jest to w ogóle na drugim piętrze. Nawet by człowiek sobie nie wyobraził, że coś takiego jest w środku. Sąsiadka nam powiedziała, że tutaj mają takie miejsce. Jest bardzo dobre i przy fajnych cenach, więc przyszliśmy sprawdzić. No i opłacało się. Naprawdę super. Dobra. Zajadamy smacznego i elo. Ale zrobiłem sobie masakrę. Ja pierdolę, zrobiłem zwarcie. Chciałem rozkręcić ten kontakt i schować go tam. I przez nieuwagę po prostu go chciałem zamknąć i zakręcić. I nie zauważyłem, że nie mam jednej części do zblokowania metalu. I po prostu wszystko się zjarało. No to sobie narobiłem. Ja pierdolę, taka prosta sprawa w ogóle. Szybko, szybko chciałem, wyjąłem. Wszystko pozdejmowałem, chciałem zamknąć i zakręcić. Zauważyłem potem, że jednej części nie włożyłem do kontaktu. Masakra, no nic.
to nie mamy kontaktu. Trzeba to jakoś zaizolować, żeby nie było żadnego dostępu. Schować i tyle. No, no ale kurwa, elektryk ze mnie? Masakra. Dobra, no nic. No i dobra, dojechaliśmy do busa. Teraz czekamy. Musimy chwilę poczekać. Zaraz zapakujemy lodówkę na pakę. Właśnie przyjechał kierowca. I co? I potem wracamy do siebie i musimy to wszystko ustawiać. Gołębie mi chodzą, próbują ciasto podziubać. Ale zobaczcie, jaka jest w ogóle słaba widoczność dzisiaj w busa. Masakra. O, prawie nie widać tych budynków. Wszystko jak za mgłą, widzicie? W ogóle w jakimś horrorze. Nie widać żadnego horyzontu. Masakrycznie jest. Dobra, musimy się napić jakiegoś napoju, poczekać parę minut, zapakować i widzimy się u siebie już na miejscu. No i dobra, jesteśmy na miejscu. Wszystko już przywiezione, zwiezione. Teraz trzeba tylko zorganizować nasze miejsce, posprzątać, wymyć. Jutro chyba nie będziemy otwarci. Nie wiem, zobaczymy. Mamy jeszcze tu dużo do organizacji. Tak to się mniej więcej przedstawia. O, jak widzicie, cały rozgarbiarz. Ale mamy elegancką lodówkę. Musimy ją tylko wymyć, wysprzątać, zdjąć tą naklejkę. No i tyle. Dobra. Biorę się za sprzątanie, za organizację. Wszystko trzeba uporządkować, co potrzeba zabrać, co nie, zostawić. Taki to mój dzionek, ja mam tu jeszcze całkiem sporo roboty, ale tyle to na dzisiaj. Do jutrka, jutro pokażę mniej więcej, jak to już będzie zorganizowane, posprzątane mniej więcej. Dobra, narka, do jutra.